ostatni dzień wakacji spotkały się dwie ekipy, które są chyba aktualnie najbardziej wyraźnymi symbolami rozwoju sportowego w Polsce. Bo od kilku sezonów zajmują oczywiście podium naszej ligi oraz budują najbardziej jakościowe kadry. I chociaż zarówno RKS, jak i MKS wygrali w swoich ostatnich kolejkach aż 3 bramkami, kolejno ze Śląskiem i Zagłębiem, to dzisiaj mimo fragmentami wyrównanego starcia to zespół z Częstochowy był lepszy od tego jednego gola, którego jedynego zresztą w tym meczu trafił największy rehabilitant z Pragi, Mateusz Wdowiak, po dośrodkowaniu w pole karne Bartosza Nowaka. I nie była to może tak efektowna asysta jak ta Czyża z Wrocławia, ale na tyle dobra, że Mati był w tej sytuacji praktycznie całkowicie niekryty. I może nie był to jakiś obfity mecz w sytuacje podbramkowe, chociaż statystyki w sumie tego nie pokazują, to jednak zespół niebiesko-czerwony chociażby w tej drugiej odsłonie znacznie częściej dochodził do sytuacji strzeleckich. Myślę przy okazji o dziwo, wow, że RKS-owi to spotkanie wygrał przede wszystkim Marek Papszun, ale chodzi mi tu konkretnie o zmiany, które dokonał w przerwie tego spotkania, bo na boisku dopiero w 46 minucie pojawił się Mateusz Wdowiak, strzelec bramki. Uważam również, że bardziej niż ofensywie zespół z Częstochowy zawdzięcza to zwycięstwo defensywie, gdyż ponownie genialne zawody rozegrał m.in. Zoran Arsenić, który jest chyba co, w top 2? Środkowych obrońców naszej ligi? Dzisiaj oprócz interwencji we własnym polu karnym mógł nawet trafić do sieci rywala, bo uderzył z główki z 5 metra i potem dość mocno przestrzelił Mateusz W. Pochwalę przy okazji Czyża, bo zaimponował mi chociażby w pierwszej połowie genialnym odbiorem piłki i wyprowadzeniem jej. I to całkiem szybkim. Oraz chciałbym też pochwalić Papa Nikolau, ale to bardziej w sumie za całokształt jego pracy w Rakowie. No i co? Tabela dla Częstochowian wygląda coraz lepiej. Dzisiejszy wynik dodatkowo jest potwierdzeniem totalnego braku załamania tego klubu w momencie, gdy przegrali oni w Pradze. Także co no? Drogi RKS-ie, można budować dalej. A Pogoń Szczecin musiała uznać dzisiejszą, to jest słowo klucz, dzisiejszą wyższość rywala z Częstochowy, chociaż mimo wszystko fragmentami mogła się podobać, a dzisiejsze nietrafienie do sieci przeciwnika może zawdzięczać przede wszystkim swojej nieskuteczności oraz jednemu kiksowi. Co najmniej jednemu. Bo myślę, że to minięcie się z piłką Almqvista na około 2 metrze od bramki Kowacewicza po dośrodkowaniu Grosickiego, no jest dość... no potężnie kłujące w oczy. I myślę, że będzie mu się ono śniło jeszcze przez najbliższych kilka dni do następnego starcia ligowego. Najgroźniejsze sytuacje podbramkowe to portowcy chyba stwarzali jakoś w pierwszej połowie jeszcze przy wyniku 0-0. W drugiej połowie prezentowali się nieco słabiej, ale wydaje mi się, że pochwalić powinienem w tym momencie za drugą połowę Dante Stipice w bramce, który jednak wyłapał w niej dość sporo strzałów ekipy RKS-u i nie dopuścił do wyższej porażki, która myślę mimo wszystko, że nie powinna w żadnym stopniu podłamywać ekipy granatowo-bordowych, bo przegrana z Rakowem nie jest niczym nadzwyczajnym w Ekstraklasie, a nawet poza nią. Także serio nie ma co bić na alarm, jedna porażka się zdarza, oczywiście ona boli, ale... miejsce w tabeli nadal jest fajne, ponieważ po tym spotkaniu Pogoń Szczecin jest 4. i ma 13 oczek, a Raków Częstochowa jest 3. i też ma 13 oczek. Ale bilans meczów bezpośrednich jest lepszy dla zespołu z Częstochowy, także dlatego jest ten zespół wyżej. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka Tradaj, bo tam są ankietki, jakieś posty i piszę coś tam. Nie zapraszam na Instagrama klasycznie i zapraszam was do... odpoczynku.